Cześć, ja jestem Sarge i witam was w 8 odcinku z gry LEGO DC Super Złoczyńcy. Och, ile morza! Dlaczego docierają do mnie zgłoszenia o ucieczce złoczyńców? Power Ring miał pewne trudności, ale to nic groźnego. Pan domaga się rezultatów. Kończy mu się cierpliwość. Wkrótce znajdziemy artefakt, zapewniam. Jako bohaterowie mamy dostęp do tajnych laboratoriów i baz tej planety. Bez żadnego problemu. No nie wziąłbym Aquamana za golfistę. Zająć się tym i nie zniszczyć celu. A patrzcie, a więc wcale nie działają sami, jeszcze współpracują z Kalibakiem. Bez obaw, ziemskie podłe istoty! Poniosę was ku wiktorii! Ha, no, patrzcie na tego! Witamy, Sinestro. To prawda, jesteś cennym nabytkiem dla naszych rosnących sił. Sam strach tu nie wystarczy, Lex. Grodd ma rację, Sinestro. Nawet z naszymi intelektami potrzeba nam czystej siły. Muzeum Gotham ma w gablotach relikty z Kandaku. Kandak? Nie rozważacie chyba rekrutacji Czarnego Adama, prawda? Klucz do jego wolności spoczywa gdzieś na tej wystawie. To magiczne więzienie. Magia! Kochamy z Harley magię! Możemy iść, Lex? Możemy, co? Możemy? Możemy już się wybrać do tego muzeum? Muszę cię zawieść, kochający koszmary kolego, ale dawno się nie widziałem ze starym kumplem. Za to Harley na pewno z radością wskaże ci drogę. Co? A, jasne, Ponczusiu. Jak jest coś, co kocham robić, to zabierać do muzeów obcych, co cosplayują pszczółkę Maję. Dobrze, śpieszmy się. Im prędzej dotrzemy do Adama, tym prędzej pozbędziemy się fałszywych bohaterów. O proszę. Jak to dobrze, że dołączył do nas Sinestro ostatnio, bo wreszcie mamy jakąś postać latającą i możemy dużo szybciej przetransportować się do celu. Wy żałosne stworzenia, nie rozumiecie potęgi strachu? Genialna sprawa, no teraz możemy się od razu wybrać na miejsce i przy okazji obejrzeć trochę okolice z góry, chociaż akurat pogoda na tyle nieciekawa, że niewiele tutaj widać. No ale też trochę się więcej dowiadujemy o Syndykacie Sprawiedliwości. Okazuje się, że współpracują z Kalibakiem, czyli jednym ze złoczyńców, którzy są przeciwko Supermanowi, czy też Ligi Sprawiedliwości. Pewnie prędzej czy później dowiemy się czegoś więcej w tej kwestii. Na razie, co my tutaj jesteśmy w stanie zdziałać? Odblokujemy sobie przejście do muzeum. To powinno wystarczyć. Teraz ruszajmy do środka i znajdźmy Adama. No właśnie, tym razem mamy zwerbować Czarnego Adama, czyli przeciwnika Shazama. To też tak a propos nadchodzącego filmu, czyli właśnie Shazam. Będziemy trochę w temacie co do tego, co czeka nas za jakiś czas w kinach. Nie wspominając... Moment! Okej, gotowy. On nie relacjonuje tej fali zbrodni, Jimmy. Co jest dziwne jak na dziennikarza o takiej reputacji. Kenta Clarksona? A gdzie on pracował zanim się zatrudnił w Planet? Jeśli wierzyć jego CV, zwiedził cały świat w poszukiwaniu najciekawszych wiadomości. Ale jak do Gotham i Metropolis przybywają bohaterowie z innego wymiaru i nieszczególnie spełniają standardy ligi, on pomija najważniejsze szczegóły. Wiesz, niektórzy trochę przesadzają w CV. Clarkson ewidentnie coś tam ukrywa. Ale nie to jest teraz najważniejsze. Skupmy się na tej fali zbrodni, Jimmy. Skoro Clarkson nie chce, i jego strata. Zamykamy muzeum! Dosyć nauki na dziś! Żegnam! Nadal nie wiem, po co się tak skradamy. Jak aktywujemy alarmy, zablokują cały budynek i mogą się pojawić te dranie z Syndykatu Zbrodni. Ja, Sinestro, nie lękam się niczego.
poza krępującą ciszą. No, ja już wolę więcej nie dawać tym ściemnianym rozgłosu własnym kosztem. Droga wolna! Ruchy! A, to tutaj mieliśmy dotrzeć! Tam jest cały ten towar z Kanta. Nie chcę wiedzieć, w której części byliśmy. Okej, śmieszki moje! To nasza droga do środka! Chodźcie! Ha, ten głupiec chroniący to miejsce nawet się nie spodziewa, co go czeka! Pamiętacie, o czym była mowa? Nie robimy niczego, co może ściągnąć Syndykat Sprawiedliwości! Ha! Ostatnie, czego nam trzeba, to pogaduszki z tymi niedorajdami! Na pewno da się minąć tego strażnika jakoś po cichu. Uuu, kurde, mam pomysła! Zobaczmy tylko, czy będą tu jakieś części. Jakieś tutaj na przykład mamy rzeczywiście. Ale też zanim ruszę do przodu, to jeszcze chciałem wam pokazać profile poszczególnych postaci. Żeby też się upewnić, że pokażę wam każdą. Wprawdzie już chyba Jokera i Harley Quinn to prezentowałem, prawda? Ale żeby mieć całkowitą pewność, to sobie jeszcze zerknijmy, żebyście mogli ewentualnie poczytać. No i Sinestro, to jest akurat postać, która dopiero do mnie dołączyła, więc tego profilu jeszcze nie sprawdzaliśmy. Dawny przyjaciel i mentor Hala Jordana został wyrzucony z Korpusu Zielonych Latarni po tym, jak nadużył swych mocy do przejęcia władzy nad rodzinną planetą Korugarem. No, no właśnie. Mówiłem o tych powiązaniach z Zieloną Latarnią już ostatnio. Teraz zobaczmy, co my tutaj zrobimy. Proszę bardzo. A, dobra. Znowu mamy tą beczułkę chyba. Gdzie trzeba będzie jakieś składniki wrzucić. Potrzebuje pan pomocy przy tym rozszczęśliwiającym gazie, panie Jamesie? Robi! Może tutaj znajdziemy już jeden ze składników. Zobaczymy. O, jak najbardziej. Tu się dobrze składa. Joker oczywiście to zabiera. Teraz tutaj. Skoro mamy srebrne klocki, to również Joker to zniszczy. Ładunki wybuchowe zawsze w takiej sytuacji się bardzo nam przydają. I już mam drugi przedmiot. Okej. Teraz tutaj widzę, że uchwyt. Ja się tym zajmę. Oby z tego też coś było. No i chyba jak najbardziej. Ostatni składnik gotowy. Proszę bardzo, czyli teraz możemy to tutaj dostarczyć. Czas odrobinę rozweselić tego biednego strażnika. Okej, tylko jak to zrobić? A, dobra, tutaj jest. Widzę szyb wentylacyjny, przez który możemy to przepuścić. Powinno zadziałać. I znowu zadowolona widownia. Jak pan to robi, panie Jay? O, oh, Harley, po prostu muszą poczuć tę chemię. Pysznie, Ponczusiu. Jak już skończyliście, magiczny grobowiec ciągle czeka. Puścimy tam Jokera na górę? Czemu by nie? No i co? Kurde, chyba nie zadziałało tak, jak powinno być. Wydaje mi się, że tam powinienem się złapać. Dokładnie. Dzięki temu mamy drabinę. A więc wszyscy mogą się dostać na miejsce. No tak, tylko że tutaj akurat Joker nie wejdzie. Potrzebujemy Clayface'a, który potrafi zmieniać swoje kształty. A
ponieważ też utworzonego przeze mnie złoczyńcę w tym momencie nie posiadam, no to musimy ograniczyć się właśnie do tych znanych złoczyńców, których mam w tym momencie w ekipie. Kurde, muszę uważać oczywiście na ten prąd jeszcze. Ale co ciekawe, jak wpadnę w pułapkę, to od razu znika to. Więc nie musimy się już dalej martwić. Jest załatwione. No i co teraz? Tutaj otwieramy. Super. Trzeba będzie uważać na te lasery, chociaż nie, też się usunęły od razu. No to dobrze. Co my tu mamy dalej? No to jest pytanie. Kolejne zablokowane przejście? Nie, też się otwiera. Super. Dobra. Jak tutaj to wygląda? Trudno sobie wyobrazić coś o takiej potędze zamkniętego w takim najzwyczajniejszym budynku. Hej, nie znasz tego powiedzenia, że najciemniej to pod latarnią? Kto jak kto, ale ty powinieneś. To chyba to. Musimy pokierować strumień światła przez ten amulet, żeby otworzyć sarkofag Czarnego Adama. A, czyli ktoś słuchał, o co w tym chodzi. Ha, szpaner! Czyli zacznijmy od tych rzeczy, które jestem w stanie zrobić. Na przykład tutaj. Ładunki wybuchowe. Mamy dynamity. No dobra, spróbujemy to zapalić. Powinno się bez problemu udać. Uważajcie tam. Stali sobie obok, jak gdyby nigdy nic, ale nic im się nie stało. Dobra. Teraz zbudujmy coś z tego. Tam jeszcze po prawej widziałem, że Joker może coś namalować chyba, ale to sprawdzę później. Na razie póki mogę, to tutaj działam. Ile ja mam to jeszcze kręcić? Okej, chyba jednak to będę musiał zrobić później, co? To spróbujmy właśnie podejść tutaj. Czekajcie. Ja muszę w takim razie przełączyć się właśnie na Jokera. A, możesz tu powrócić w trybie gry swobodnej. To kurczę, nie do końca chyba teraz chcę. Ile? Nie użyję tego? To musi być jakiś żart. No, zdecydowanie. To musi chodzić o coś do już przechodzenia gry w trybie właśnie gry swobodnej. A teraz przy pierwszym podejściu nic nie zrobię. No dobra, to co ja tutaj jeszcze mogę zdziałać? Może z tej strony. O proszę, jeszcze jest uchwyt. Nie zawsze gra od razu mi wskaże dany kierunek, bo tam mi zwróciła uwagę na to, co jest po lewej stronie, a i tutaj się coś kryje. Sinestro, poprosimy ciebie. Będziemy się bawić w odbijanie światła. Jedna z popularniejszych zagadek w grach, co? Wcale nie takich prostych zresztą do rozwiązania. Czyli dlatego ja to muszę teraz przesuwać. O proszę, idealnie. Chyba się udało. Co? Czemu to nie działa? No, myślałem, że będziemy już pływać w królikach i cylindrach. Gdzie ta magia? Ach, zaraz! Magiczne słowa! Moment! A, tu są! Szerzam! Ja, Czarny Adam, jestem wolny! Te ściany nie sprawią mi problemu. Ale może ja ci sprawię! Shazam! Shazam! Ha! Ja się tym zajmę! Abra no dobra! Huh? Yes!
Przybywam z pomocą. Jestem ogromnym fanem. Pokażę im, gdzie raki zimują, zobaczysz. A co on tutaj robi? Jesteś z nimi? Tą zgrają? Nigdy. Mazarz przybywa z Ziemi 3 walczyć z wszelkim złem. No ale chyba nie z nią. Ta kobieta jest jedną z największych bohaterek Ziemi. Ja wiem, bo też do nich należy. Tak, dokładnie. Jestem bohaterką, więc może zajmiecie się dla mnie tymi tutaj i zobaczymy się później. Jak najbardziej. O, oczywiście. Okej, to pa! Superwoman się wykaraskała. Wow! Wspólna akcja z wersją mnie z Ziemi 3 to totalnie... interesujące. Tak. Potem będzie czas na wyjaśnienia. Póki co mamy ważne sprawy na głowie. To bez znaczenia. Ich żałosny sojusz oznacza tylko moje większe zwycięstwo na początek podboju. Czyli mamy alter ego Shazama. Ciekawe. Czy ja mogę go atakować? Mogę, przynajmniej w teorii. Jakąś krzywdę mu tutaj robię. I to nie mało nawet. Proszę, proszę. Dobra, jak ma osłony, to oddalamy się. Samego Shazama to ja w ogóle chyba nie mogę zaatakować. Poczekam chwilkę, niech ta osłona zniknie. Z tymi to się nie da wytrzymać. Pokażmy im, na co nas stać. Doskonale. Zademonstruję zdolności, które czynią mnie największym bohaterem wszechczasów. Największym wszechczasów? Najwięcej krzywdy można mu zrobić oczywiście, jak się na chwilę zatrzyma. Szybko! Musimy połączyć siły. Nie mogę przegrać. Wow. Jak na razie zapowiada się na jedną z takich łatwiejszych, bardziej przystępnych walk. Bo naprawdę nie sprawia on dużych problemów. Znowu mogę zaatakować. Teraz właściwie nie powinienem ruszać na niego, właśnie mocno obrywam. Dopiero w tym momencie. Dobra. Na razie wystarczy, znowu się oddalamy. Właściwie to powinienem skorzystać z Czarnego Adama i wybrać też sobie jego profil, żebyście mogli się zapoznać. Teraz jak te filmy kolejne z uniwersum DC będą powstawały, to też osoby, które na bieżąco tak nie są do końca z tym uniwersum, będą mogły właśnie więcej się dowiedzieć o poszczególnych superbohaterach i złoczyńcach. Bo zdaję sobie sprawę, że nie każdy może na przykład kojarzyć Shazama, ale to się może niedługo zmienić, jak te filmy powstaną. Wejdą do takiej ogólnej świadomości wielu widzów. Spróbujmy znowu razem! Dobra, czyli znowu się będziemy bronić. Uwaga! Powinniśmy dać radę. Nie... Nie wiem, jak mogło do tego dojść. O rany! Wszystko na mej głowie! Jeszcze ty jednak, dobra. Czyli walczymy z prawdziwym Shazamem tym razem. No dobrze. No to was mam! I tym razem na serio! Ale widzę, że nie jest jakoś bardziej wytrzymały od swojego alterego z Ziemi 3. Dawać, dawać, naparzać go. Zauważyłem, że aż tak bardzo się też nie broni. Nie ma tej bariery ochronnej zbyt często aktywowanej. Tylko wstajmy to. Myślicie, że to koniec? No to mam złe wieści. Bo nie! Dobra, Czarny Adam się włącza. Czemu ja nie mogę nim sterować? Dopiero teraz. Wtedy już próbowałem, się nie udało. No i daliśmy radę, proszę. Przekażcie pozdrowienia, skale wieczności! Hekonga! Wielce satysfakcjonujące. Jak ci idzie, Houdini? Słuchaj, zbieramy drużynę Super Łotrów, żeby się pozbyć innej drużyny Super Łotrów. Piszesz się?
To mnie nie interesuje, klaunie. Okej, to inaczej. Jak nam nie pomożesz, to wrócisz, gdzie cię znaleźliśmy. A więc jak najbardziej. Ale możemy stanąć na hot doga? Od wieczności nic nie jadłem. No dobra. Jak najbardziej zrozumiałe, drogi Czarny Adamie. Swoją drogą, Harley Quinn w roli osoby szantażującej poradziła sobie naprawdę dobrze. A więc skończyliśmy kolejną misję fabularną. I widzicie, tak jak to było do tej pory, właściwie każdy rozdział to jest pokaz jakiejś innej części uniwersum DC. Ostatnio mieliśmy Zieloną Latarnię, teraz właśnie Shazama. Nic tylko czekać, co będzie jeszcze dalej. Tutaj, kurczę, drugi złoty klocek udało się praktycznie przez przypadek odblokować. Być może właśnie związane z tym obrazem, do którego podszedłem jako Joker. W każdym razie nowe postacie zostały odblokowane do trybu gry swobodnej. A jeśli chodzi o kolejny rozdział fabularny, no to tym zajmiemy się w następnym odcinku. Zostawcie kciuka w górę, jeśli ten film wam się podobał i do usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale. Na razie!